Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w programie Czas dla Ekonomii. Ze mną w studiu profesor Bogusława Drelich-Skórska, prorektor do spraw akredytacji i współpracy międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A spotykamy się przed trzecią, kolejną odsłoną Forum Green Region we wtorek, 25 czerwca, kolejna odsłona tego wydarzenia. Przypomnijmy, o co w ogóle chodzi w całym tym przedsięwzięciu. Serdecznie zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny, gdzie będziemy debatowali o aspektach środowiskowych, społecznych, gospodarczych, które są związane ze zmianami klimatycznymi. Trzeci, kolejny raz będziemy rozmawiali o zmianach, o transformacji gospodarczej, która następuje i musi następować w wyniku zmian klimatycznych, których jesteśmy uczestnikami i które prowokujemy jako społeczeństwo swoimi zachowaniami. Naszym celem jest prowadzenie dyskusji, nawiązywanie kontaktów, współpraca z samorządami, naukowcami, lokalnym biznesem, abyśmy wspólnie, dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu, mogli tak postępować, aby zmiany klimatyczne były mniej uciążliwe dla społeczeństwa, aby w mniejszym stopniu odbijały się na gospodarce i aby pozwalały nam budować przyszłość, która będzie nie tylko atrakcyjna dla nas, ale także dla kolejnych pokoleń. No właśnie i dla naszej planety przede wszystkim, no bo jako generalnie ludzkość troszkę, a nawet bardzo jej szkodzimy swoimi działaniami. Zmiany w gospodarce to będzie taki motyw, takie hasło przewodnie tej trzeciej edycji. O jakich zmianach tutaj mówimy? O tych, które już nastąpiły, o tych, które w trakcie, o tych, które nastąpią? Chcemy rozmawiać o transformacji gospodarczej, czyli tak naprawdę chcemy się zastanowić, co zostało zrobione, ale także w jaki sposób ta transformacja, która przebiega, będzie wpływała na naszą przyszłość. Myślę, że tym elementem przewodnim powinien być umiar, gospodarka umiaru. Umiar rozumiany jako umiejętność korzystania ze środowiska, jako wstrzemięźliwość w wykorzystaniu surowców, jako unikanie marnotrawstwa, jako ograniczanie zużycia energii, czyli takie korzystanie z naszych zasobów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, które w imię rozwoju nie będzie powodowało marnowania sił i środków, którymi dysponujemy my jako społeczeństwo i nasza Ziemia. Czyli zrównoważony rozwój po prostu. Czyli po prostu zrównoważony rozwój, aczkolwiek uświadamiany, aczkolwiek polegający na współpracy i przestrzeganiu pewnych wytycznych, które będą przydatne nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń, żebyśmy nie doprowadzali swoimi działaniami do marnowania zasobów, które posiada Ziemia, jak i do zasobów naszej energii, naszej pracy, tylko żeby ta nasza współpraca i działalność powodowały well-being całych społeczeństw i oczywiście każdego pojedynczego człowieka. Pani profesor, dlaczego ważne jest, żeby w tej debacie, w tej dyskusji udział brały trzy strony, może nawet więcej, ale wspomnieliśmy o samorządach, o samorządowcach generalnie, o naukowcach, o przedstawicielach biznesu? Bardzo dobre pytanie, dlatego że naszym zdaniem uniwersytet nie działa w próżni. Uniwersytet nie jest miejscem tylko debaty akademickiej, ale współczesny uniwersytet to miejsce, gdzie kształcimy liderów i każdy z tych młodych liderów musi być świadom zmian gospodarczych, zmian środowiskowych. Ważne jest, aby to kształcenie liderów było uświadamiane nie tylko w trakcie profesjonalnie prowadzonych zajęć i kształcenia, ale także, aby to kształcenie odbywało się na poziomie kontaktów z samorządem, rozwiązywania konkretnych problemów, przed którymi stoi dzisiaj biznes i samorządy gospodarcze i aby ci młodzi ludzie, którzy są u nas na uczelni bądź przyjdą do nas lada moment studiować, byli wyposażeni w kompetencje przyszłości. Umieli rozmawiać, umieli rozwiązywać realne problemy, umieli pracować ze sztuczną inteligencją, która będzie ich partnerem i jest ich partnerem w
wielu aspektach, ale także, aby patrzyli szerzej, że to, co oni robią, to jakie decyzje podejmują, przekłada się na decyzje samorządu lokalnego, przekłada się na decyzje państwa i wszystko to razem decyduje o tym, czy będziemy mieszkali w bezpiecznym kraju, w bezpiecznym regionie, a przede wszystkim, czy to, co pozostanie po nas, pozwoli żyć następnym pokoleniu. Ja sobie tak myślę, że łatwo na zajęciach, w trakcie wykładu czy innych warsztatów powiedzieć w sali zajęciowej, że biznes musi działać tak, żeby być zgodnym ze zmianami klimatu. Na przykład trzeba bardziej ekologicznie do czegoś podejść i jakby na poziomie hasła to wszystko jest proste, ale potem przychodzi praktyka i trzeba to na konkretnej produkcji, na przykład w konkretnym przedsiębiorstwie po prostu wdrożyć. To forum może być też taką okazją do zetknięcia się z tą drugą stroną, czyli właśnie z tym biznesem, z tą realną sytuacją, tak? Nie tylko teoretyczną. Tak, dlatego też po sesji plenarnej planujemy sesje warsztatowe, na których będziemy wymieniali się wynikami badań, ale także słuchali samorządowców, słuchali przedstawicieli biznesu, w jaki sposób oni postrzegają te problemy, które my rozwiązujemy, a jednocześnie... Oni zgłaszają problemy, państwo je po prostu rozwiązują. Tak, chcielibyśmy, żeby to było tak po prostu. Oczywiście w praktyce jest to trudne, ale bardzo ważne jest to, że w naszym systemie kształcenia zarówno samorządowcy, jak i przedstawiciele biznesu partycypują w zajęciach. To oni też uczą naszych młodych adeptów sztuki ekonomicznej, w jaki sposób popatrzeć na gospodarkę oczami biznesmena. Czy realny problem, z którym styka się młody człowiek, można rozwiązać na papierze, czy może jednak to rozwiązanie, które my proponujemy, można zaadoptować? I tego typu działania są bardzo ważne, ponieważ zarówno studenci, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi uczą się od biznesu, w jaki sposób postrzegać pewne elementy, w jaki sposób rozwiązywać realne problemy, a jednocześnie my sami proponujemy, w jaki sposób zapobiegać przyszłym ryzykom. Więc niejako ta synergia pomiędzy środowiskami, o których mówimy, i synergia pomiędzy różnymi interesariuszami jest warunkiem osiągania sukcesu, a podstawą wszystkiego jest współpraca i gospodarka umiaru. Wspomniałyśmy, że to trzecia edycja tego forum, a te dwie poprzednie jak przebiegały, jakie państwo też mają wnioski? Te dwie poprzednie również przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia i współpracy. Pierwsze z nich było poświęcone samorządom lokalnym, rozstrzyganiu problemów środowiskowych w tym samorządzie lokalnym. Drugie z nich było poświęcone fali renowacji, która stanie się lada dzień udziałem wszystkich podmiotów w Unii Europejskiej. Natomiast to trzecie forum jest poświęcone zagadnieniu zmian klimatycznych i tego, w jaki sposób nie tylko przeciwdziałać zmianom, które nastąpiły, ale w jaki sposób poprzez współpracę tych środowisk, o których mówimy, wyprzedzać zmiany klimatyczne i tak kształtować nasze otoczenie i naszą gospodarkę, aby młodzi liderzy biznesu, współpracując z przedstawicielami samorządu lokalnego i przedstawicielami biznesu, potrafili planować i zapobiegać zmianom, które już nastąpiły. Ja tylko przypomnę, Forum Green Region, trzecia edycja, 25 czerwca we wtorek, a szczegóły dostępne na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego. Pani profesor, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za to, za uwagę i do zobaczenia.